Cześć! Dziś pokażę Wam, co to magiczna zdrabka i jak się to robi. Oglądajcie! Zanim jeszcze zaczniemy, chciałabym Wam pokazać niedźwiedzia, o którym mówiłam Wam w odcinku o iBudzie. Właśnie z tej platformy go zamówiłam i to były takie puzzle 3D. Już go złożyłam i wisi na ścianie. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Naprawdę wygląda designersko. Tutaj jak się przybliżymy, to widać te łączenia, które trzeba było zastosować, żeby te wszystkie drewienka razem połączyć. On wisi na jednym gwoździku, jest bardzo stabilny, nie ma na co narzekać. Naprawdę, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś designerską, ładną ozdobę na ścianę, która nie jest obrazem, to serdecznie Wam polecam, bo przy okazji jest fajna zabawa przy tym, żeby to ułożyć. Ok, przejdźmy do zdrabki. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w szkole na plastyce, u mnie się tak przynajmniej robiło, że braliśmy białą kartkę papieru, kolorowaliśmy ją pastelami na różne kolory w różnych miejscach, tak żeby cała była pokryta na kolorowo i później pokrywało się tą kartkę atramentem, który miał wyschnąć i później wydrapywało się różne rzeczy, one były takie kolorowe i bardzo ładne. I magiczna zdrabka to jest właśnie coś takiego bardzo, bardzo podobnego. Z tym, że ta cała zabawa z atramentem i pastelami już Was nie dotyczy, ponieważ dostajecie gotowy blok tylko do wydrapywania. Ja swoją zdrabkę zamówiłam na Allegro za 18,80. Ja jeszcze swojej zdrabki albo wydrapywanki, jak kto woli, nie otwierałam. To jest taka właściwie duża koperta, jak tutaj widzicie. Ja wybrałam akurat Big Ben. No, może nie jest jakoś bardzo kolorowy, bo żółty i pomarańczowy tutaj dominuje, ale jest bardzo ładny. Jeszcze swojej nie otwierałam, stwierdziłam, że zrobię to z Wami, także unboxing robimy na żywo. Ok, no i wyjmę jeszcze z folii, bo na pewno odbija Wam się światło. I mam dwa arkusze, bo tak było właśnie napisane, że jeden mogę sobie wydrapywać co chcę. A na drugim mam ten mój obrazek z Big Benem. Tutaj pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. W moim zestawie akurat nie było żadnych narzędzi, to znaczy nie było niczego, przy pomocy czego mogłabym wydrapywać, dlatego postanowiłam wziąć taki zwykły drewniany patyczek i spróbujemy drapać. Zobaczę, jak to się w ogóle robi, jak to wygląda i podobno to sprawia dużo frajdy, także zaczynamy. Ta wydrapana powierzchnia jest dość śliska i przyjemna w dotyku, natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo precyzyjne zajęcie. Drapię swoją zdrabkę już dłuższy czas i powiem Wam, że teraz wiem, że to będzie zajęcie bardzo czasochłonne, ponieważ akurat tutaj na moim obrazie jest bardzo dużo tych małych czarnych szczegółów, których ja nie mogę zdrapać, no bo wtedy efekt końcowy byłby w ogóle niezadowalający, także muszę się postarać. Trzeba być przy tym na pewno bardzo precyzyjnym i wytrwałym i mieć dużo czasu, ale poza tym to jest zajęcie bardzo relaksujące i przyjemne. Także jeżeli chcecie spędzić fajnie czas, nawet z inną osobą, bo jeżeli będziecie mieli dwa patyczki, no to fajnie jest spędzić czas razem w ten sposób, rozmawiać sobie przy tym.
Myślę, że to będzie fajne zajęcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu. I ja mam już też pomysł na tą kartkę, która przyszła pusta. Ale co tutaj będzie, to zobaczycie, jeśli z nami zostaniecie i zasubskrybujecie nasz kanał. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!